Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu Q&A, pytanie i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiem na pytanie Roberta, ponieważ jest one niezwykle często powtarzane, a myślę, że ciężko znaleźć taką konkretną odpowiedź, taką sprecyzowaną, która będzie mówiła konkretnie co i jak należy podejść do tematu. Więc pozwól, że przeczytam. Na wstępie mam pytanie do wszystkich uczestników kursu. Jakie macie doświadczenia w inwestycjach giełdowych i w sumie jakie są wasze cele z nimi związane? Ja śmiało mogę powiedzieć, że chcę dojść do takiego momentu, gdzie komfortowo będę mógł powrócić do kraju wraz z rodziną. Kurs, o którym wspomina Robert, jest to kurs, który aktualnie w zasadzie jeszcze trwa chwilę na niego rekrutacja, więc więcej na temat tego kursu możecie przeczytać w linku poniżej tego nagrania. Natomiast odpowiedź na to pytanie, bo jest ono niezwykle częste i często powtarzane podczas różnych konsultacji, które mam okazję realizować, a odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Choć potem pokażę, że czynników, które mają wpływ, jest naprawdę mnóstwo. A więc odpowiedź na to pytanie znajduje się w Twoim zeznaniu podatkowym, czyli rocznym PIT-ie, który składasz do Urzędu Skarbowego. Jeżeli, oczywiście, jest tam kwota, która widnieje jako Twój zysk z minionego roku. I teraz, jeżeli Twoje życie było komfortowe, spełniło Twoje wszelkie oczekiwania i wszystko jest ok, no to jest to ta kwota, którą musisz zarobić na rynku finansowym. Z tym, że żeby nie było tak prosto, na rynku finansowym jest wiele wektorów wpływu na Twój ostateczny wynik. Wyobraź sobie, że udokumentowane zyski, czyli nie takie obiecane w różnego rodzaju marketingowych spotach, ale udokumentowane zyski z tytułu corocznej powtarzalności ma wielu inwestorów. Między innymi ten najlepszy, czyli George Soros, zarabia 30% w skali roku. A więc już masz pierwszy element, pierwszą wskazówkę, 30% w skali roku. Wyobraźmy sobie, że lokaty dają w tym momencie w granicach 2%, bardzo optymistycznie. A więc ty, chcąc mniej więcej plasować się gdzieś w połowie, licz na zysk w granicach 15%. I tu pierwszy element. Kapitał, z którego to zarobisz. Bo zwróć uwagę, jeżeli zaczynasz inwestować i twój kapitał to jest 2000 zł, to choćbyś miał umiejętność, bo to nie jest jeszcze gwarancja. Zyski z inwestycji nie polegają na tym, że gdzieś coś włożysz i na pewno wyciągniesz. Ale gdybyś miał umiejętność dającą ci zarabiać 15% w skali roku, no to z 2000 15%, no dużo, dużo za mało, żeby przeżyć nawet miesiąc. A już nie mówię o pełnym roku. A więc pierwszy czynnik to kapitał, który posiadasz na inwestycje. Oczywiście o ile ten nie jest trudno zgromadzić w momencie, gdy ma się tę umiejętność, no to ten drugi element to właśnie umiejętność, czy umiesz pomnażać kapitał na rynku. I tu też są pewne możliwości. Między innymi zakup spółek dywidendowych. W tym momencie widzisz jedną ze spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie. Proszę zwróć uwagę, że w tym momencie dywidenda wypłacana z tego waloru jest w granicach 10%, a żeby też było całkiem sympatycznie, to już ta firma wypłaca powiększające się dywidendy od 27 lat. A więc można powiedzieć, że wystarczyłoby zainwestować w taką spółkę i już jesteś lepszym inwestorem od 80% tych, którzy funkcjonują na co dzień na rynku. Jest to pewnego rodzaju możliwość, no ale pamiętaj, że na giełdzie nie jest dane nic raz na zawsze. A więc w dowolnym momencie ta sytuacja może się zmienić. Wielokrotnie słyszano o różnego rodzaju aferach, których zarząd, chcąc utrzymać wysoką stopę dywidendy, potrafił brać kredyt, żeby wypłacić ją swoim akcjonariuszom, wprowadzając ich poniekąd w błąd. A więc to też nie jest tak kolorowo, że znaleźć 2-3 spółki, zdywersyfikować się i mieć na wszystko, mówiąc trywialnie, wyrąbane. No niestety tak to nie działa. A więc ważna jest jednak mimo wszystko ta umiejętność
zarządzania swoim kapitałem i gospodarowania nim. Bo ja nie mówię, żeby tutaj szarpać się, tak jak miało to miejsce ostatnie kilka dobrych lat na giełdzie papierów wartościowych w Polsce, gdzie ciężko było naprawdę znaleźć dobrą inwestycję. Po fakcie oczywiście, że możemy je wszystkie wymienić, ale w momencie, kiedy to się wszystko rozgrywało, było to niezwykle trudne. I dlatego też ważne jest, żeby ta umiejętność po prostu dla Ciebie pracowała. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego zysku z rocznego PIT. Tak? No bo pytanie, o ile wiemy, ile nam jest potrzebne do życia, no to teraz kwestia osiągalności tych zysków. Jeśli zarobiłeś te pieniądze, powiedzmy na ostatnim roku w kryptowalutach, no to powiem szczerze, brałeś udział w bańce i nie jest to adekwatny wynik do Twoich umiejętności. Po prostu udało Ci się. Tak jak Twoim rodzicom kiedyś ktoś wkręcał, że dobrym biznesem jest skręcanie długopisów w domu. Potem połowa społeczeństwa popłynęło na funduszach inwestycyjnych. Potem mieliśmy kolejne jakieś bańki. Tak Tobie, jako młodemu adeptowi, bo umówmy się, większość ludzi, która trafiła na kryptowaluty, nie zrobiła tego w sposób naturalny. Tylko brali udział w jakichś tam prelekcjach, szkoleniach o wolności finansowej. I tak jak w moim pokoleniu wkręcano nam różnego rodzaju MLM-y, tak? Czyli sprzedaż bezpośrednio jakichś tam produktów lepszych i gorszych, tak im zaczęto wkręcać coś takiego jak kryptowalutę. Wrzucili chłopacy po 1000, 2, 3, no i wzrosło to do naprawdę dużych poziomów, bo naprawdę tam były hiperwzrosty, można było osiągnąć naprawdę mega wyniki, ale większość tych wszystkich spekulantów kryptowalutowych już dawno jest umoczonych ręką w nocniku, ponieważ w momencie, kiedy uwierzyli w swoją boskość, dokapitalizowali się z różnych źródeł, od bankowych po pożyczki od znajomych, no i walnęło to i teraz ciężko im po prostu z tego wyjść. Bo mają długi, mają potwierane pozycje i mają te 2-3 bitcoiny zakupione po ten 1000 dolarów, no i całą masę tych zakupionych po 17 i 18. I ja wiem to z rozmów z tymi ludźmi. A więc to nie jest tak do końca, że tylko na kryptowalutach można było zarobić, bo cała masa ludzi, która na tym popłynęła, siedzi cicho na dupie, nie sypie swojej głowy popiołem i nie przyzna się do tego, że jest w stracie, ponieważ liczy jeszcze mimo wszystko na to, że w jakiś sposób ten Bitcoin się odbije i oni na tym przynajmniej odrobią to, co stracili. A więc jeżeli twoje roczny podatek, który nie zapłaciłeś, bo tak naprawdę nie musiałeś i twoje postrzeganie siebie jako dobrego inwestora wynika z rynku kryptowalut, no to niestety, młody adepcie, muszę cię z tego snu bardzo szybko wybudzić. Ale wracając jeszcze do tego planu na powrót do kraju, czy ogólnie kiedy mogę przejść na życie tylko i wyłącznie z własnych inwestycji. Wiemy, że pierwszy element to odpowiednia ilość kapitału, z którego osiągany zysk będzie porównywalny z tym, który generujesz poprzez pracę rąk własnych w biznesie, czy też w pracy na etacie. Kolejnym elementem jest również to, co dzieje się na rynku. Czyli okres, czy mamy hossę, bessę, czy stagnację, jak w tym momencie. Ponieważ bardzo ważnym elementem, niemalże kluczowym w tym wszystkim jest to, w jakim obecnie stanie znajduje się gospodarka. I o ile, jeśli jest ktoś zamożny, jest w stanie przetrwać te gorsze momenty i ma głowę na karku, czyli ma już jakieś doświadczenie, to dla niego taki marazm, chociaż marazm jest niedobry, bo on potrafi rozciągać się naprawdę długie lata. Ale kwestia bessy jest czymś oczekiwanym, bo on po prostu z założonymi rękoma przeczeka ten moment. Natomiast ty, jeśli postawisz sobie w głowie takie poczucie, że musisz inwestować, żeby zarabiać pieniądze i z tych pieniędzy od razu opłacać swoje rachunki, to z góry mogę ci niestety powiedzieć, że jesteś na przegranej pozycji. Przynajmniej statystycznie, bo większość inwestorów właśnie z takim mindsetem wchodzi na rynek i dlatego przegrywa. Śpiesząc się, podejmując szybkie decyzje, nie do końca przemyślane, po prostu nieubłaganie kierują się ku stracie. Natomiast jeżeli zrobisz to w sposób odpowiedni, no to twoje szanse w znaczący stopniu wzrosną. Kiedy możesz zrobić to w odpowiedni sposób? Kiedy nie będzie ci się śpieszyło. A więc te twoje przychody, albo inaczej posiadany majątek i generowane z nich przychody są na tyle istotne i na tyle duże, że wystarczają ci nie tylko na to, żeby przeżyć w danym okresie czasu, ale jeśli będzie taka potrzeba,
to żeby przetrwać przez dużo, dużo dłuższy czas w momencie, kiedy nie będzie możliwości inwestycyjnej, kiedy to inwestowanie jest naprawdę trudne. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych zysków forexowych, te 15%, 20% w skali dnia, miesiąca, tygodnia. Zwróćcie uwagę, że nawet u mnie na blogu czasami pojawiają się takie wpisy, że zarobiłem 20, a nawet 50% w ciągu tygodnia albo trzech. Ale to są tipy od rynku. Wyobraź sobie taką barmankę, która na co dzień pracuje w barze. Ona generalnie w zdecydowanej części dnia spotyka na swojej drodze klientów, którzy kupują te dwa browary i to, co tam zostanie, jakiś grosz, to tam oni sobie to zostawiają. Natomiast niezwykle rzadko zdarzy się taki klient, który przychodzi, kupuje tam różne trunki i na koniec pomyśli sobie, ale z panią mi się miło spędziło dzisiaj ten wieczór, tak, czyli pięknie mnie pani obsługiwała, ma pani tutaj ode mnie tipa. To jest taki tip od rynku. My będąc w branży, po prostu czasami widzimy fajną okazję, która nie zdarza się na co dzień. I wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać odpowiedni instrument inwestycyjny, zlewarowany i zarobić te duże pieniądze na niewielkiej zmianie ruchu. Ot i cała tajemnica. Ale gdybyśmy mieli to robić w sposób powtarzalny, to po prostu większość z nas się na tym wykłada. Nawet ja. Jeśli zaczynam sobie w głowie coś układać, że tak, to ja teraz będę bardziej skupiony i będę inwestował tylko w instrumenty lewarowane i na tym się skupię, to po prostu u mnie to nie działa. I tak, powiem wam, większość ludzi, którzy zajmują się z tym dłużej niż 10 lat i mają z tego tytułu jakieś efekty. A więc takie tipy, one fajnie wyglądają, one fajnie sprzedają. Ale generalnie zdarzają się od wielkiego dzwonu. I jeżeli macie jakiegoś gościa, który tylko o to opiera swój marketing, że zarobi raz, może dwa razy i potem siada do jakiegoś cabrio, czy nie wiem, wynajmuje specjalnie hotel, gdzie się nagra i powie to, jaką on piękną inwestycję zrobił, to zwyczajnie wpuszcza was w malinę. Nie wierzcie w te bajki, że 15% w skali miesiąca, 40% w skali roku. Może zdarzy się taki rok. Oczywiście, nawet ja miałem taki okres, gdzie w jeden rok pomnożyłem swój kapitał o 63%. Ale umówmy się, wtedy cały rynek wzrastał. I wtedy to nie było wcale trudne. Ale potem, kiedy dochodzą te inne lata stagnacji albo takiego momentu, kiedy ten rynek spada, to wychodzi jednak ta średnia 20, 15, 10%. I dlatego też przestrzegam was w takie zbyt mocne i zachłanne inwestycje oparte tylko i wyłącznie o swoje marzenia. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten materiał wideo. Jeśli masz jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zachęcam do ich zadawania w formie komentarzy pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to do subskrypcji tego kanału, udostępniania i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć!